Idę skosztować ekstremalnej zupy z penisa na męskość. Zobaczymy, jak zadziała. To jest pańska zupa. O mój Boże, jaka czarna. Cześć. Jak się masz? Bardzo mi miło. Jestem Jarek. Dziękuję. Witam cię. Dziękuję. A to są składniki twojej zupy. Czyli to nie jest składnik zupy? Tak, to wszystko jest w zupie. Czy możesz mi wytłumaczyć, co to jest? Penis jelenia. Penis jelenia, zasuszony. A co to jest? Jądra. Mogę potrzymać? Oczywiście. Tak wygląda penis jelenia, zasuszony, a tu są jego jajka, zasuszone również. O kurczę. Podwójnie gotowany penis z kurczakiem jest dobry na męskie hormony. Mega ostry zapach. Aż rzuca po prostu. You like it? Ty go lubisz? Jasne. Zobaczę, czy zupa jest również taka ostra. Nie. Przyjemna. Ziołowa. Ziołowy rosół. Powiedziałbym nawet bardzo delikatny. Nie wyczuwa się zapachu penisa w ogóle. Sam rosół jest doskonały. Teraz powybieram różne egzotyczne, ekstremalne składniki. To jest penis? Tak, penis jelenia. Jak galareta. Miękki, obrzydliwy. Ale... Jak żelat. Jak żelatyna. Jak strzykwa. Yes. Przechodzi tymi ziołami. Strasznie mocny zapach i smak. Ale czegoś nie robi dla męskości.